Witajcie w kolejnym odcinku Plug Inc. Evolved razem z Admirosem. Siema, Admiros. Cześć, siema. I dzisiaj gramy po pierwsze na losowe kraje, mamy dokładnie te same perki i gramy grzybem, także to jest naprawdę taki skill. Okej, okay. O, 24 punkty dostałem. Zaczęło się już na no, starcie. No, już zaczęło, już to wystartowało. Zobaczymy, Admiros, komu pójdzie lepiej, bo mamy dokładnie te same rzeczy, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że wiesz, o, ja złe perki wybrałem albo coś w tym stylu. No... A jaki kraj masz? Czy nie chcesz mówić? Boliwię mi wylosowało gdzieś tam w Ameryce Południowej. Dobra, Boliwię. Tylko wiesz, możesz skłamać tak naprawdę to wcale... Aha, bo my gramy przeciwko siebie? No tak! A, to ja skłamałem jak coś. To było no, duchowe. Ale się zrobiłem łatwiutko. No, to jest... No bo nie powiedziałeś mi, że grałem przeciwko sobie. No grałem przeciwko sobie. 700 osób już zarażonych mam. Ty, na razie idzie to, powiedziałbym, że dobrze. No. Zobaczymy, wiesz, jak to będzie z tym, jak odkryłem już tego grzyba. Bo specjalnie wziąłem grzyba pod ciebie, bo pamiętałem, że ty lubisz grać grzybem, bo te zarodniki można uwalniać w dowolnym miejscu. I to jest spoko. No. Tak samo spoko są też promocje na Kinguinie z Konem Flatar. Serdecznie zachęcam do zajrzenia właśnie na giveaway, ponieważ wystartował parę dni temu, więc czemu by z tego nie skorzystać. Dobra, 34 punkty. Ja w ogóle dostaję bardzo dużo punktów. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy, no bo to grzyby tak robią chyba, no, wiesz? Grzyby są totalnie wydaje mi się, że one się same rozprzestrzeniają jakoś dziwnie. A, to wiesz co? Ja mam pewien pomysł, pod co chcę iść. Czekaj, Flotar wygrywa z Admirosem. Dobrze. Tylko no nie, przecież jakby to jest dopiero początek. Patrz. Słuchaj, ja mam taktykę, Admiros. Ja mam wszystko przygotowane już, żeby ciebie rozpykać. Nie, no tak naprawdę nie mam nic przygotowanego, co pewnie. U mnie na razie nic się nie dzieje w ogóle. Grzyby coś słabo działają. Ale czekaj, 170 tysięcy masz osób. No trochę rośnie jakoś. No, właśnie. O, dobra. Rozprzestrzeniam się. Też się rozprzestrzeniam. Objawy, o, kolejny. Ale powiem ci, u mnie leci to. O kurde, nie masz szans, Admiros, koniec już. Ja mam połowę świata zarażonego. A dobra, nieważne, bo to widać. Jakim cudem? Nie, bo to widać, że ty masz więcej krajów zarażonych. No, jakby nie wiem, co ty w ogóle próbujesz tutaj. Sorry, troszeczkę mi poniosło. Dobra, pójdę sobie pod to. Ja grzybem też dawno nie grałem. Już nie musiałem zrobić. Nie. No już te grzyby już, patrz, uwolniły się zarodniki. O, ja, dobrze do Afryki poleciały. Nice. Ja zarodniki grzyba dopiero uwalniam. Nie, dobra, nieważne, bo ty masz więcej. Ej, czemu ty masz więcej? Chciałem powiedzieć, że zarodniki grzyba uwalniam dopiero pod sam koniec, żeby zarazić te kraje, których nie mam jeszcze zarażonych, a nie na początku. Na początku nie, to się samo rozprzestrzenia, przynajmniej ja tak zawsze do tego podchodziłem. A, i nie bierzemy genetycznej ekspozycji, nie? Żeby nasze choroby były łatwiejsze do wyleczenia. Co? Nic, nie wziąłem, spokojnie. Dobra, już myślałem, że... To był tylko taki żarcik. Okej, okay. I tak mówię, ej, co ty robisz? Dobra, krew, droga kropelkowa, może umiejętności, odporność na leki sobie wezmę też, żeby zarazić kraje. Ja już też od razu lecę, wiesz, przetasowanie genetyczne jakieś klikam, wszystko. Przetasowanie genetyczne nie klikaj. Dlaczego? No bo to ci cofa cofa pracę nad szczepionką, a jeszcze szczepionki przecież nawet nie zaczęli nad nią pracować. Więc... No wiem, ale ja już cofnąłem, żeby cofnąć jeszcze bardziej. Admiros i jego 400 IQ Place'y. No tak, kocham no to. No to patrz zaraz. Zastanawiam się, czy ty, Admiros, tak tylko zobacz, ile osób jest zarażonych, nie? Ile ja mam zarażonych osób, tak tylko no, wiesz. No dużo masz, a ja no. Też mam też sporo, jakby nie wiem, czy zauważyłeś. No coś tam masz, dobra, niech będzie, coś tam masz. Szukam czegoś dobrego w rozprzestrzenianiu, ale chyba... O, objawy, torbiele, dobra. Muszę cofnąć torbiele, żeby mojego nie wykryli i żeby twoje wykryli. Bo ty będziesz cofał objawów, tak jak to ostatnio ci tłumaczyłem, na czym to dokładnie polega. Ale właśnie nie wiem, czy to nie jest tak, że niektóre warto cofnąć, a niektórych nie warto cofnąć. Jakikolwiek objaw, jeżeli będziesz miał, to wtedy jest szansa, że ci to wykryją. Więc moim zdaniem czyli warto. Wszystkie? Tak, no moim zdaniem nie na początku wiem, widzowie warto. Niech ocenią w komentarzu, bo oni się znają. Mi się wydaje, że nie każdy wartek. Na przykład masz objaw, nie wiem, ocenię się albo kaszel, no to nie jest jakiś no to, objaw, żeby robić no to od razu szczepionkę. Jeżeli, wyobraź sobie, że jest cały kraj, na przykład Polska, w którym każda osoba kaszle. Każda no osoba. No to normalne, to jest kaszle, to się na starość. Nie, ale każda. To nie poszedłbyś do, z no tym to do lekarza? Genetycznie, no aha. Nie. Okej, okay, no. Gdyby to by newsy na pewno były jakieś. O, każdy Polak kaszle, nie wiadomo o co chodzi. O, okazało się, że odkryto nową chorobę, Admiros na przykład. I wtedy by no się i zaczęło. Co? Dlatego... No i wtedy była wyjazda. No,
Okej, okay, no to widzisz, no to wtedy by to wykryli. Dlatego warto nic nie robić na początku i po prostu sobie obserwować, jak powoli, powoli wszystkie kraje są zarażane. Ty, ale z tego co widzę, ty więcej osób zaraziłeś i nie mam pojęcia. No tak, bo jestem lepszy. No, to. Dobra, bo ty nieplanowane loty używasz. Ile razy użyłeś już nieplanowanego nic. Lotu? Ale tak. Co to jest nieplanowany lot? Czekaj, ty uwolnienie nie mam zarodników. O to mi chodziło. A ja nie wiem, jak się tego używa. A ty przecież mówiłeś, że nawet, że użyłeś. No to jest to, jak kliknę tak w ten. W co? Nie wiem, jak się używa umiejętności flotar, tych takich aktywnych. Aha. A dobra, no to gdzie ty kupiłeś grzyba? Czekaj. Nie wiem, o czym mówisz teraz. Nie, bo mówiłeś, że kupiłeś uwolnienie zarodników, czy coś takiego. No nie wiem właśnie, jak się tego używa, bo mam to kupione, ale nie wiem, jak się używa skilla, żeby uwolnić ręcznie zarodników. No to gdzie to kupiłeś, to ja ci powiem. Rozprzestrzenia... Nie, no nie ma w rozprzestrzenianiu. W umiejętnościach? No właśnie. Dobra, ja tak... nie kupiłem, nieważne. No bo mi się tu pojawia, zarodniki grzyba uwolnione. Na górze. A no ja też to właśnie mam, to okej. Ja na to próbuję kliknąć, ale się nie da, bo to samo chyba się dzieje, wiesz? Dobra. Dobra, nieważne, jakby... Ważne jest to, że ja po prostu to wygram. O, dobra, dzisiaj 100% dobra. Confident. Powiem ci, no, Admiros dzisiaj... Nie powiem tego. Nie mów. No, bo to... Objawy... O, no, o kurde, ty masz... Całą Amerykę Południową zarażoną. O, ja mam cały świat już. Nie ma całego świata. Admirosa jest nie do powstrzymania. Bo ty nie wiesz, Admiros. Po prostu ty na nie świat, wiesz. Klikam. Jeszcze zostało mi tylko Karaiby i Grenlandia do zarażenia. No, a ja właśnie Grenlandię już sam opanowałem, więc nie musisz nawet tam nic robić. Pozdro. Grenlandia. Dobra, to może ja wezmę sobie jednak... Czekaj, zróbmy tak. Kurde, odporność na leki. Nieplanowany lot, póki jeszcze lotniska są Z. Cyk. Do Grenlandii. A widzisz, bo nie wykryli naszych chorób. Nie wykryli, jest taki chyba spokój. Chyba jakiś poziom trudności łatwy wziąłeś. Nie, na multiplayerze nie ma poziomu trudności. A, okej, okay, dobra. Grenlandia i jeszcze jedno muszę państwo zarazić. Ja Karaiby muszę zarazić. A wszystkie już mam. Masz wszystkie? No, jak klikam na puste, świat i stan państw serduszkiem niebieskim, to mam zero. Jo, naprawdę? Naprawdę, jestem tak dobry i mam tak dużo punktów, że się nie da, już mam max punktów, nie wiem na co wydawać. O kurde, tak, no tak to, rozprzestrzeniły... słuchaj Admiros, ja ci nie powinienem tego mówić, ale no powiem ci to. Teraz jeżeli masz zarażone wszystko, lecisz zakładka objawy i rozpoczynasz rzeź. Ale właśnie jakby ja już to robię, floter. Co? Właśnie... Oż ty. Rozpoczynam rzeź, taką rzeź, że po prostu powiesz, nie no to nie ma sensu. Właśnie, to nie ma sensu. Nie. O, pracują nad twoją chorobą. Bardzo dobrze, niech bardzo dobrze. Niech sobie pracują. Dobra, ja zaczynam już powodzenia. Zabijać ludzi. Koniec już, koniec tego wszystkiego. 4%. Ile dni zostało mnie? 5? Ej, za szybko pracują. No, umiejętności. Tak, spowalnia pracę nad lekiem sobie też wezmę. Ty, oni pracują nad twoim lekiem. A nie, dobra, nad moim też pracują. Kurde. Nad moim też. I mamy, pamiętaj, że mamy perka, który łatwiej zaraża ludzi, ale trudniej ich później zabić. Zwycięstwo, twój przeciwnik zrezygnował? Nie, ja gram. Jak to? No gram. No. Nie, gra mi się zacięła, w sensie no, jakby disconnect poszedł. Kurde, a ta, nie. Taka fajna rozgrywka była. Zwycięstwo, twój przeciwnik zrezygnował. Nie, to what the hell? Ty zrezygnowałeś. Grę. O, wyjdź do ekranu tak wyniku. Pięknie. Kurde. No ogólnie mam już cały świat. Czekaj, masz już cały świat? Calutki. Calutki świat jest zarażony i właśnie rozprzestrzynam moją... Nie możesz. Akcję niszczenia flotara. Nie. Ja nie pozwolę. Nie zgadzam się, nie chcę. O, no dobra. Już lecę w objawy, przykro mi. Ja pierdzielę. Ale teraz mi totalny stomp jest. No grzyby to jest moja moc. Grzybica to jest coś potężnego. Admiros jest władcą grzybów, na to wygląda. Świat skoncentrowany na wyleczeniu Admirosa. Ej, ja cię wezmę. O, ja nic nie muszę robić teraz. Umiejętności. Dobra, spokojnie, ja też umiem już robić, wiesz, jakieś przetasowania genetyczne, uodpornienie na leki i tak dalej. No, zobaczymy. Karaiby, dobra, samolot. No zobacz, 8%, ej, za szybko, 200 dni do wyleczenia. 9%, 10%, ale lecimy, speedrunik. Czekaj, patogen w warunkach laboratoryjnych. Uodpornienie genetyczne. Musisz sobie kliknąć. O, tak, no tak, właśnie, już no. Mam, wszystko mam zrobione, wiesz. Niszczę świat. Niszczę ten świat. Koniec. Sudan i Nowa Gwinea. O kurde. Tu jest, dobra. I Sudan. Nie wiem, dlaczego nie mogę zarazić, ale dziwne to jest.
Dobra, mam wszystkie kraje zarażone, też lecę w objawy. Let's go po prostu. 30%, no nie wiem, czy wyleczą moją. W sensie, no pewnie wyleczą. No, ty masz o wiele... Jo, jak ty lecisz z martwymi? Co tu się dzieje? No tak, bo jakby, wiesz, totalna niszczenie. Dominacja. Niszczenie. Dominacja świata. Tak, tak, tak. Śmiertelność. 40%, ale oni też leczą z wyleczeniem. No. Przestańcie. Musisz sobie cofnąć, Admiros, w umiejętnościach. 37. Znaczy, nie wiem, czemu ci doradzam, jeżeli... Ja to robię oczywiście. Ale to pięknie wygląda tutaj. I ile punktów? 28, 29. Objawy. Niewydolność wielonarządowa. No. Let's go. Ale rozpoczynamy rzeź. Tylko, że... Objawy... 52%, ale. 53%, ale lecą swoją chorobą. Cofnąłem sobie. O, dobrze, walcz. Dobra. Prędzej zginą niż wyleczą, szczerze mówiąc. No zobaczymy. Mamy już cały świat zarażony, więc jest spoko. Powiem ci, że śmiertelność mam małą, to mnie troszeczkę martwi. A właśnie ja próbuję nadrobić 52. Śmiertelnością teraz. Ja mam ponad połowę śmiertelności. Jak sobie tak... Okej, czarny pasek to jest liczba martwych, tak? Tak, liczba martwych osób. Żółci to są zarażeni swoją chorobą, a czerwoni... Ja właśnie zobaczyłem, ile osób jest zarażonych moją chorobą. O nie! Ej, ja... No nic prawie. Ej, liczba zarażonych spada mojej choroby. O-o. No. O-o. No to jest koniec. Co mogę zrobić? Śmiertelność zwiększ, albo zaraźliwość chyba. Idę na ciał, uzyskaj regularne dochody. Czemu ja tego nie zrobiłem? Dawać mi punkt. Nie! No nie mów, że przegram w tak głupi sposób, że po prostu... No ja już nie mają szans, tak spowolni... No przegrasz. 59, 53. O kurde. 66 i ciągle rośnie. Ja za dużą śmiertelność zrobiłem, wiesz? I przez to... A ty robiłeś śmiertelność na początku? Nie. No jak teraz zaraziłem cały świat, to poszedłem w takie objawy śmiertelne, że miałem chyba z 60 albo 70% śmiertelności. Co? No. Czekaj, ile ja mam teraz śmiertelność? I u mnie ludzie... 30% ledwo. O nie. Milion osób zostało. 8. Nie! Przegrałem. Przegranko, przegrywanko. Znaczy, to nie jest, wiadomo, to nie jest ujma. Drugi raz dzisiaj. To nie jest 187. Kurde, ale no totalny stomp. W tej drugiej rozgrywce, nie wiem jakim cudem, ale był totalny stomp z twojej strony. Ja, co z tego, że mam 70 punktów? No ja nic nie mogę zrobić. Nie wiem, ewoluuję losowe rzeczy. 20 016. A ty cały czas zabijesz, kurde. Tak, ja już nic nie robię, już nie mam co. Jakby już spowolnili badania i już, wiesz, z 200 dni zrobiło się 300. Już nie ma kto pracować nawet. Bo ja chciałem, wiesz co zrobić? Ja chciałem nadrobić śmierciami, bo pomyślałem, że jak będę miał więcej śmierci niż ty, to wygram, koniec końców. I ja przeholowałem i za dużo po prostu, za duży procent. Czyli więcej zabijałeś niż się rozprzestrzeniało. Dokładnie tak. Po prostu ludzie umierali, zanim zdążyli to rozprzestrzenić. 500 osób, 431. Walczcie. Utrudnij no przykro mi. Chorobą. 100 osób, 82. Kurde, ale i tak, ty, naprawdę dużo osób, 61% populacji świata. Porażka. Zwycięstwo. Ej, gratulacje Admiros, bo naprawdę lepiej to rozegrałeś niż ja. I po raz pierwszy... No bo w grzybach jestem dobry. No, jesteś po prostu dobry. I zostawcie łapę w górę dla Admirosa, bo naprawdę zasłużył na to.